Witamy bardzo serdecznie. Mrzeżynie pogoda po prostu wymarzona. My już wiemy doskonale z anteny Polskiego Radia Szczecin, bo słyszeliśmy o tym, że strasznie pada, że oberwanie chmury i w ogóle gradobicie problemy w Szczecinie. Było ogromne. Tak. W Szczecinie można było się wykąpać w deszczu, a tutaj proszę bardzo, można się wykąpać nad pięknym, czystym, modrym, jak to się ładnie mówi, Bałtykiem. Ja od razu Grażynę zapytam, bo Grażyna wykazała się tutaj dużą przezornością i zapobiegliwością i wzięłaś ze sobą strój kąpielowy. No i jak kąpiel? Tak, ja jako jedyna z naszej ekipy odważyłam się na to i poszłam się wykąpać w morzu. Woda jest cudowna, przede wszystkim jest mokra, co jest bardzo istotne, bo dzisiaj tutaj w Mrzeżynie jest bardzo gorąco. No i miałam okazję zobaczyć tę drugą plażę, która była zachwalana nam dzisiaj przez ratowników jako ta, gdzie jest trochę mniej ludzi, jest troszkę spokojnie i od czasu do czasu można zobaczyć panie topless. No i zobaczyłaś panie topless? To chyba bardziej mnie powinno interesować, wiesz? No a ty nie poszedłeś, także no, żałuj. No nie, ja nie wykazałem się zapobiegliwością, rzeczywiście nie wziąłem ze sobą kąpielówek. Mój błąd, szczególnie, że w sumie wiedziałem, że jedziemy do Mrzeżyna, do miejsca, które ma błękitną flagę, czyli tutaj jest pięknie, czysto, ekologicznie. A ja potwierdzam, że faktycznie woda jest czyściutka i plaża też. No i to rozpoczęcie sezonu tego takiego oficjalnego, to już jutro będzie to oficjalne, że tak powiem, podniesienie flagi na maszt tej błękitnej flagi, ale myślę, że o tym wszystkim najlepiej opowie nam pan Zdzisław Mieszczyński, szef promocji Trzebiatowskiego Magistratu. No tak, po raz kolejny Mrzeżyny jako kąpielisko otrzymało znak błękitnej flagi, czyli międzynarodowy znak jakości kąpieliska. Cieszymy się z tego, tym bardziej, że wymogi były dość rygorystyczne, co świadczy o tym, że tylko 5 miejscowości w kraju otrzymało je. Natomiast jutro mamy oficjalne rozpoczęcie lata i właśnie na tym rozpoczęciu lata będzie przekazanie przez przedstawiciela i wciągnięcie flagi na marsz, jak pan zaznaczył. Koncert zespołu Leszcze, no i pokaz sztucznych ogni. Pan Wojciech Grzymkowski, dyrektor zarządu Portu Morskiego Mrzeżynie. Witamy bardzo serdecznie. Ja nie ukrywam, że wszedłem na tą waszą stronę internetową mrzeżyno.pl i dowiedziałem się na przykład tego, że port tutaj to już za czasów Hanzy. Dowiedziałem się, że Mrzeżyno było w tej Hanzie. Tak, to prawda. Oczywiście kiedyś ten port miał dość duże znaczenie w czasach Hanzy, z tym, że on był troszeczkę gdzie indziej zlokalizowany, ale historia jest bardzo ciekawa. Był to port Trzebiatowa. Trzebiatów dość ostro konkurował w tym czasie z Kołobrzegiem i w pewnym czasie Kołobrzeg zrobił psikusa. Zatopił jedną z jednostek na wejściu do portu, który się znajdował w troszkę w innym miejscu, a Trzebiatowianie sprężyli się i w ciągu 6 miesięcy dokonali nowego przekopu rzeki Regi i port odtworzyli. Jesteśmy w porcie rybackim, jest to bardzo kameralny port, ale jeżeli ktoś chciałby się podegustować świeżej ryby, takiej naprawdę świeżej ryby z połowów sieciowych albo hakowych, to zapraszamy do Mrzeżyna. Bo tutaj już jutro załopocze błękitna flaga. Jak pan sądzi, jakiej rangi to jest wydarzenie dla was? Jest to bardzo istotne. Oczywiście gwarantuje to, że plaże są czyste, mają zaplecze. No i gwarantujemy czystą, bezpieczną wodę. Wybraliśmy sobie takie naprawdę malownicze miejsce, żeby porozmawiać z panem Stefanem Warcholakiem ze Stowarzyszenia Miłośników Mrzeżyna. O. No patrzę na te kutry, bo jesteśmy w tej chwili w porcie. Pachnie, podkreślam to słowo, pachnie rybami, tak? Nieważne, że ktoś wodą, mówi, że tutaj... Tak, tak pachnie wodą, rybami. Trzciny szeleszczą. Czy to jest ten widok, za który można kochać właśnie Mrzeżyno? Myślę, że tak. Ja tutaj w tym Mrzeżynie mieszkam od 52 roku. Miałem różne propozycje wyprowadzenia się stąd, nawet do Szczecina i Warszawy, ale jakoś nie pociągnęło mnie to. Jest tu urocze miejsce dla mieszkańców, ciekawe. No i przemiła atmosfera, która jest stworzona także przez Stowarzyszenie Przyjaciół Mrzeżyna.